Piątek, 7 lipca z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Co musiało być w spojrzeniu Jezusa? Jaka głębia? Jakże musiał Jezus spojrzeć nie zewnętrznie na Mateusza, tylko w jego serce. Mateusz czuje, że był zmęczony całą tą swoją postawą, swoim życiem. I pragnieniem jego serca było właśnie przemienić się, stać się innym człowiekiem. I Jezus właśnie spojrzał w to jego pragnienie, w jego serce. I mówi do niego trzy słowa: pójdź za mną, zostaw to wszystko. On wstał, zostawił i poszedł za nim. Jezus patrzy w nasze serca. On głęboko zerka w nasze serca. On widzi nasze prawdziwe pragnienia. Tylko że my mu nie zawsze chcemy odpowiedzieć na to jego wezwanie. Mateusz pewnie przez lata też bił się z tą myślą. Tu widział zyski materialne, dobra z tej swojej pracy, posługi jako celnika. Widział też swoje uwikłanie w grzechy, które owocowały gdzieś odrzuceniem przez rodzinę, lokalną społeczność, czy też nawet pogardę przez Rzymian. Ta komora celna, w której siedział, była wyposażona w taką żelazną kratę, która zapewniała tym poborcom podatkowym bezpieczeństwo. W sensie duchowym jest ona metaforą samotności celników, lęku o siebie, braku sensu życia. My też nieraz gdzieś tam w naszym życiu oddzielamy się taką kratą, bo czujemy się bezpiecznie, radośnie w tym, co mamy, posiadamy, czym żyjemy, kim jesteśmy. A wystarczy zniszczyć tą kratę, otworzyć się na Jezusa, pozwolić Mu spojrzeć w moje serce. Niech On zobaczy moje pragnienia, moje to, co wnoszę w swoim sercu. Niech zniszczę w sobie tą skorupę mojego egoizmu, mojej pychy i usłyszę ten głos: pójdź za mną na drodze świętości, miłości i wiary. On stał i poszedł. A ty? A ja? Czy potrafię zostawić to, co mnie tu po ziemsku jeszcze trzyma i pójść za Chrystusem, który daje mi życie wieczne? Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia i do zobaczenia już jutro.